Cześć, witajcie, z tej strony Hubert, jest to drugi odcinek na Multi. Tym razem jest to inna mapa, trzech map i gramy gościnnie u Piotrka. Cześć. I mów, co będziemy robić. Ciężepek. No to tniemy, ja koszę tym pięknym Forschmittem, on tym polskim Bisonem. Ty jedziesz pierwszy. Ojej. I jak będą lagi, to mogą być, no bo ja nie gram. Nie, Piotrek jest, no powiem tak, Piotrek jest właścicielem serwera, nie ja. 5:39, więc zaczynamy ty, a ty go nie musisz jakoś rozkładać tego kombajnu czy coś. Ty. Ja będę Forschmittem cię rzepać. Ale się czgarnie, ale dobra, tam pograbi Piotrek. Pograbi Piotrek. Czekaj, stój, było was trochę ściszę. Ale mnie laguje. Ja pier, papier. Ciężko idzie. Ciężko będzie, od razu wam mówię. Ile jedziesz na godzinę? 7. 7, 8, u mnie u mnie skacze. Pierdolę. No sorry za te ścinki, ale no naprawdę. Mi dopiero na końcu, koniec stycznia kończy się umowa z internetem i będę potem miał lepszy. No, tak to jest, jak się... O Jezu! Jak mnie tnie, ludzie! Czy wy to widzicie? No, no zobaczycie to? Piotrek się trochę oddali, jest dobrze. Jezu, jakie tu jest i floresy on wyczyna. Mam dopiero 1%. Jest 9, no. Ja mam 84 kg. 90 kg teraz. 5:40. Ty, weź 7, kliknij, bo ten czas zapiszcza jak szalony. Piotrek sobie tnie sieczkarnią. Jak widać, Piotrek nie wgrał modu sieczki. Zapomniał tradycyjnie. Przeżyjemy. Będziecie mieli w opisie link do Piotrka kanału. Ja się zatrzymam, naprawdę. A co się stało? Ten header za nisko był opuszczony. O, teraz to jest w ogóle dobra. Ty masz na K podnoszony ten. Tak? Uj, ja nie wiem, czy mnie to pole na jednym odcineczku walniemy, więc się zobaczę. Może druga część będzie u Piotrka na odcinku? No nie, ale... Piotrek po formacie na kompo i nie ma programu do nagrywania. Dlatego mnie... Jezu! Wy tego nie widzicie, wy tego nie widzieliście. Jak mi zlagło. Zareagowało mnie ostro. Takie burczenie słychać będzie może. Ale to burczenie jest spowodowane tym, jak to mi... Piotrka komputerem. Użyłem słuchawki na uszy, jest lepiej. Nie wiem, czy mnie wtedy było słychać nawet. Słychać było bardzo dobrze. Dobra, nie wiem, czy mi program to zapisał. Dobra, wiesz. Ile procent masz? 25. Ile kilo? 530. Ja mam 303 kg i mam 7%. Patrzcie, patrzcie jak pociąg zapiszcza. Wy tego nie widzicie. Zobaczycie, o tam, o, za tymi drzewami. Za tą ścieżką. Prosto jedź i nie skręcaj w lewo. Albo raz dookoła przed tym się. Dookoła raz. Myślałem, że to pole na odcinku walniemy, ale chyba nie takimi sprzętami, co my mamy. No, 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 sorry za te lagi, ale... Trzeba będzie zmienić coś na lepszego. Internety trzeba wymienić. I kombajny też. Wszystko. Wszystko się wymieni. Piotrek, ty też coś się odzywa, ja nie tylko ja będę gadał. O czym ja mam gadać? O czym ja mam gadać? Nie ma Let's Play z Szymonem, no bo on ma... z internetem czy z komputerem coś do mnie pisał, nie wiem, ale jak będzie tylko miał możliwość, no to będą sianokosy zapowiedziane. Omijaka, nikt tego nie widzi. No jeszcze musisz sobie dodatek z Tora kupić, to będzie fajnie, wtedy będziemy sobie grać. 12% dopiero.
5, pra, no będę miał 14% przy 600 kg. Ile masz? Już zaraz 45%. Już? No. Ja mam 14 dopiero. No, ludzie, wy tego nie widzieliście. To w tyle robciu się śmieje, kolega. Go nie siedź na Wi-Fi, ja cię proszę. No to dobrze, no bo nie, nie będę mógł grać. Robert, ja ci każę nie robić. Wiem, że ona się... No, jeszcze Robert jest, przywitaj się. No powiedz cześć czy coś. Widzicie, Robert trochę nie kuma, co ma powiedzieć. Dobra. Ale Robciu też jest. Powiedz cześć. Tle. O, Robciu powie... Ma... Robert, Robert zna kawały, jakieś kawały. No, Robciu powiedz wierszy. Robciu powiedz wierszy. No to opowiadaj. Nie wiem, czy go będę słychać, czy nie. Dobra, niech opowiadam. Pa, jak ten rzepak mi ucieka. Widzicie, jaki mam szybki kombajn? Jezu, jakie to pole jest wielkie. Myślałem, że ono jest mniejsze. No, Robciu, masz jakieś kawały? Dobra, dobra. Gdzie bez kawałów? Żeś wziął tą kulkę. No, jak jakoś jem tym klasem, tym... Co, jak pierdolę, jakim klasem? Neffolandem. No to te pole było małe. No przy nim. No przy nim, jak on miał header 12 metrów chyba, no to było pole malutkie, ale... przy tym Fortschmicie, no to i tym Bizonie z 58 przez 7 czy 6, nie znam się nawet. Ja polskich kombajnów nie ufam. No to tylko obecnie. Niemieckie to dobre, zmieniasz Piotrek, sam masz John Deere'a. Nie mam. Nie masz John Deere'a, co u ciebie w garażu stoi? A tak to coś zielone. No to John Deere. Piotrek ma zamiar od wiosny także zacząć nagrywać filmy z Reala, jak mu to się uda, bo w tamtym roku miał to zacząć, czyli w tą wiosnę. Dziękuję, że nie powiadomiłeś. Co? Dzięki, że powiadomiłeś. No. Link do kanału będziecie mieli w opisie, jak nie zapomniałem ostatniego szmona, nie zapomniałem wstawić, no więc... Prawdopodobnie już jest 6 minut odcinka. Ja mam dopiero... Te pola były pryskane w ogóle, czy co? Misiek, tak, pseudonim artystyczny Misiek. Forczmy jest zarobisty, ale masz jakąś flaszkę czy coś w tym kombajnie, browara jakiegoś, czy nie masz? O, mam tak, mam ruskie papierosy. Symphonie. Nie wiem, czy to ruskie, ale Symphonie może to. Forczmy to. Niemiecki Forschmidt jest. Chyba. No. O, karnister ropy. Nie wiem, szatan. Nie, sorry za te lagi, no ale no wiecie, internet. Do końca stycznia się pomęczyć, jest połowy, jeszcze nie ma połowy. No kurczę, macie, nie ma CS-a na kanale, no bo się nie da grać. Jeszcze siostra na tym internecie. To zabierz jej internet. Tak, jak zabiorę jej, włączę kabel, to ja nie będę miał. Czy ty Robciu na Wi-Fi siedzi, ja tu czuję, że on siedzi na tym Wi-Fi. I to sprawdźmy telefon. Nie będę sprawdził mu telefonu, siedzi daleko. Gdzieś z 2 metry. No dobra, zaraz. Łocie, panie, patrzcie, pociąg. Ursusa. Już? Mam 94%. Ja mam 27. I to wyska... Pociąg. To i ciebie wykipuję. Widzicie, ten wziął takiego kombajna, że musi mało mieścić. Mało mieści, 2 tony. Ja mam tony 228%, więc wiesz, ja to pole myślę, że dookoła objadę. No i to chyba ale lagi, ale lagi, ale lagi. Słucham? Było płatko, albo nie. Nie wiem, widzę, że są tory. U, tam płoto jest dalej. Tu jest takie fajne jedno pole z kukurydzą. O, fajne koniec. Pełno masz? To weź cofnij do tyłu, czy coś jakoś. Ja się tam... Tak jakby powiedziawszym... Pierdzielicho. No nie, sorry.
ale laga, ale laga, ale laga. Lub foty, lub kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. Rób foty. Jakie? Siemy pole numer 22. Jakby ktoś nie wiedział, gramy na mapie Czech, mapy Kafi V2. No, będzie mnie trąbił tym pociągiem. Piotrek poszedł po Ursusa. Ja mam 33%, więc... Pacie, pacie, pacie i pacie. Dobra, to idzie, robcie. Pićku mi się skończyło. 10 minut już ponad nagryw. Cicho, Piotrek nie widzi, nie widzi tego. Jako go nie ma, można robić, co się chce. Mów ty coś, nie tylko ja mówię. No to mów coś, a nie ja mam tylko mówić. No jak widać, jedziemy Ursusem bezimiennym, bo nie ma symboli podanych. Tak naprawdę to ja cię nie widzę. Czemu? Więc, no mini, włączę mapkę. Widzicie, jedzie drogą. Jak włączę tą mapkę, to jest no na pole. Tak, tak mówię. No nie, Jezu, myślałem, że to pole tam się ciągnie za te drzewa. No nie wiem, kto takie krzywe pole wymyślił, jak te pole zorać? Sorry za to mijaki, ale to są lagi. Patrzcie, jak Piotr Grzepa chciał. Tak ręką machał, że aż po krzakach rościł. Tam w kółko muszę jechać jeszcze. 5:51, o, jak najwcześniej kosimy, bo musimy, mamy tylko 24 godziny na skoszenie tego pola, więc... O, nie. Czy zrobimy z tego pola dwie części, czy jedną? Się zobaczy. Zainstalowałem Camtasia w końcu, może będzie szybciej renderować, bo sobie wygasam wyjdzie. A i dla ciebie jutro zgrać te programy wszystkie, tak? Mhm. Widać mojego czerwonego szatana. Jaki czerwony szatan, ty? Zielony tam jedzie z przyczepu, o tam o jest. Ale mnie laguje, ludzie. 43% dopiero mam. Jak chcesz, to wsiadaj do tego, do tego twojego Ursusa, bo on tu stoi. A tam jaki mój twój, to tam... Dwie tony i mam dopiero 45%, więc jest dobrze. Dzisiaj mamy, jak to nagrywamy, czwartek. Jutro piątek nie idę do szkoły, no to jutro w piątek powinien się ukazać. Oto let's play. Taki jakby let's play. Miałbyś takie zabawne wyścigi, nie wyścigi, no ale to nie wyszło. To może i dobrze. No może i dobrze. By cię strasznie lagowało. No jeśli mnie tu laguje, zobaczysz na odcinku. A co do mapy, no to są z nią małe problemy, ta co była na ostatnim filmie, no to... się nie udała. Nie będzie po prostu. Będzie piąta wersja tej mapy Hubertowice. Piąta i ostatnia. Tamta miała być ostatnia, ale mówię, dam sobie ostatnią szansę. Zrobię jeszcze jedną. Kolega mi pomoże. Na razie nie mówię jaki, ale potem jak uda mi się zrobić, to na pewno będziecie wiedzieli, kto mi pomógł w tej mapie. On też robi mapę, może ją wyda. Będę musiał się z nim pokazać troszeczkę, ale dobra. Dobra, ja cisnę dalej. No jak mnie laguje, ludzie. Ale i tak dobrze, że da się grać multi. Bo ostatnio to było tak, że Piotrek nie da rady do mnie wbić, nie wiem czemu. A ja do niego tam. Czy on mnie nie widzi? No patrzcie, patrzcie, tam w tle czerwona bestia jego jedzie. Widzisz mnie? No, cię porusza jakiś obślizgły. Ja mam 55%. Jezu, ty nie masz w tym bizonie jakiegoś piwa czy czegoś? Niestety, jest tylko gaśnica, może być. Gaśnica? Gaśnicę to ja mam raz. Nie, jedną mam. Ja pier... co się stało, ludzie? Co? Ale laga mam. 114 czy 101 na godzinę na wstecznym miałem. Robciu sobie uciekł, się wystraszył. Serio?
No nie mogę poszedł gdzieś. Może i lepiej. Może i lepiej, może i lepiej, nie liczymy. W tle się zapuści jakąś muzyczkę. 58% dopiero. Ty, do tego Freshmita. A ty ile? Do tego Freshmita. Jezu! Jaki lak! Co ty jakiś tak powiem nie wczoraj? Jemu lagi, człowieku! Tylko mnie zboże idzie i ucieka. Serio? Rabciu chyba do domu uciekł, nie, bluzę zostawił, czyli nie uciekł do domu. To mi twoje siostry, siedzi. Nikt tego nie widzi, tego co jest po lewej stronie. Tego to ja nie widzę, ale za to ja tylko obecny suspens. Zobaczcie, tu w prawym górnym rogu, tutaj jest przy tym euro takie w kółeczku, tu pisze jak W0. Tyle on mi płaci za tą robotę, jeszcze ja się tak męczę. No ja zaraz się wkurzę, ja stąd wyjdę. To minus ja stąd jeden. Wyjdę zaraz. Ja stąd wyjdę, jest 19:15 jak tu nagrywamy. No, a mam budzik na 6:25 ustawiony. No to dobrze. Wcześniej wstaniesz. Ty, ja staję 6:25, a nie ty. Staję 7:17, a 7:20 ma autobus, więc... Bez przesady już, no. 7:20. A której ty masz autobus? To tylko dzisiaj było. Dobra, dzisiaj. Jutro będzie. A jutro piątek. Wpadnij jutro do szkoły na technikę. Zobaczymy. Czekaj, jutro ten odcinek będzie jutro, czyli tak jakby dziś. Nie, dzisiaj. Nie wiem. No, 66% i prawie kółko i mamy minut już 16 nagrane. Możesz mi śpiewać. Czy ja śpiewam? Ja sobie tak. I co, zapuściłeś jakiegoś bita, bo ja tu nic nie słyszę. Bit będzie zapuszczony w filmie. Robciu się, nie śmiej, masz jakieś kawały? Zeszło nas z tego internetu? Masz jakieś kawały, czy nie masz? Ale nie wchodź do Facebooka, bo mnie będzie lagować, człowiek. Ej, możesz do mnie wejść jako pasażer? Chyba się da na nim wejść. Robert mówi tak, no to. Ty chciałeś na swoim necie, to weź kawałów na necie poszukaj, popowiadamy sobie. O czym, Piotrek, chcesz kawały? Aby śmieszny. Aby śmieszny. Pobierz tą aplikację do wcipy i coś tam. No to wchodź tą aplikację. Dobra, są dowcipy, są, no to włączaj mnie ją. No wiem, to się czyta te dowcipy, ja wiem co to jest. Też to mam. I ten znaczy, miałem. Piotrka kanał się nazywa, Piotrek mówi. Może ty powiedz. Nie pamiętam już. Pamiętasz. Nie. No to Polska Moc Les, zapraszam też wszystkich. Nie wiem czemu Les mówiłem, nazwij się Misiek Games, a nie. Ale potem zmieni tą nazwę. Potem zmieni się fajnie, bo się jakoś nazwać. Ja to gwarantuję moim 48 widzom. Tylko? Za które dziękuję. Ja będę czytał. Łocie panie, już. Dawaj! Nie, o Niemcach, Ruskach nie będziemy, Niemców, Rusków, o imigrantach. Bo Czech Map to jest mapa chyba niemiecka, to nie można obrażać. Czech Map to jest mapa niemiecka, Piotr. Jak w nazwie, jak mówisz Czech Map, to jest czeska mapa. To nie mów o Czechach. Nie, masz jakieś... No nie, no ja cię za ten omijek zabiję. Wiesz jakie ja mam laki? Zobaczysz na odcinku. Widzisz, tam stoi Piotrka Urzus, on mego zakosił. Masz jakiś znalazłeś, Robciu? Robcia, pozdrawiacie, pozdrawiamy wszystkich. Robciu, pozdrów. Daj. Znajdź krótszy. Bo nie będę go czytał. Krótki kawałek. Ty, ja jedno krążenie zrobiłem w ciągu tam 18 minut, ale... Nie powiem, bo mam aż
O! Zaraz podjadę do wysypywania się i... No Jezu, ja przyczepę pokrój i motowidła wszystkie, Jezusie! A do którego usu za to jechałeś? Do tego, który był bliżej mnie. Do co ty, ja jest teraz? Wygadek skasło mnie, no. O, nie to. Cicho, Misiek, mówię ciekawą. Mhm. Dlaczego blodynka czeka 2 lata przy drzewie? No nie wiem. Bo czeka na autograf Kory. Dobra. Z tego mojego kombelika polskiego to tylko 9% tego, ponad tona tylko jest. Mamo, mamo, krzyczy Jaś, nauczyłem się gdzieś liczyć do 10. Tak, to policz. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. A gdzie jeden? W dzienniku. Dobra, dziękujemy. Tyle kawałów. Reszta będzie pod odcinku. Tym filmem. 10 łapek w górę. Tylko nie patrz się na mnie, bo ja teraz inaczej jadę. Ty będziesz tak skracał? Nie chciałbym jechać w kółko. To ja też. Patrz, Robert. Pojadę tak prosto jak w zegarku. Tak, wszystko zakręty z tej. Wiem jak ja pojadę, będę jechał po ścieżkach. Na razie to jadę i nic nie koszę, ale dobra. No to ty. Rób co trzeba, a nie ekipki co odwalasz. To się prosto jadę. Czy mnie laguje, ale... Masz jeszcze jakieś dowcipy? Dawaj. Będzie nuda biała na tym odcinku. O, wysypał 18%. Ty dopiero wysypał? Ty wysypałeś. Jest 19:20, więc jest 20 minut odcinka, no to... powoli zaczynamy kończyć, jeszcze 5 minut, szczerze, to przyjechaliśmy jedno kółeczko, dwa koła i... Tyle. No już mapa jest duża, nie? Pole, Piotrek! On wybrał za duże pole, myślę, że tymi sprzętami to obkosimy wszystko. Dobra, Robciu. O, oczaku Norrisie. Geografia taka Norrisa. Tylko Chuck Norris potrafi szybciej biegać niż ty się stać. Nie jesteś śmieszny, kawał. Nie obrażaj. Po co blondyn... Wiesz, Piotrek, po co blondynka zabiera ze sobą na pustynię drzwi do samochodu? Żeby otworzyć okno, jak jej będzie zimno, czy coś tak. Żeby otworzyć szybę. Bo jak jej będzie gorąco, to otworzy okno. Mam to. Patrzcie, widzicie? Widzicie? Na czołówkę idziemy. Spadę stąd leszczu. Widzisz, jak ja prosto się przeciąłem? Dobra. Zatrzymaj się. Odjedź, to nie muszę skręcić. Stój, będziemy to kończyć. Ale mnie stynie ludzi. Robciu, wyłoś tych dowcipów. Gdzie jesteś? Nie wiem. Wiem, że ona siedzi zaraz. Dobra. No to dobra, robię, dobra. No to w tym odcinku to by było tyle. Jeżeli chcecie, żeby była jeszcze więcej odcinków z Piotrkiem i Robertem w tle, no to łapkujcie, subujcie, komentujcie. Zapraszam was do następnego odcinka. Cześć. Siema, Robciu, powiedz. Siema. No to kończymy.